Dzień dobry wszystkim. Dziękuję za przybycie na wstępie. Ja się nazywam Amadeusz Andrzejewski i zajmuję się testowaniem sprzętu filmowego. Nie tylko oczywiście, bo na co dzień po prostu jestem praktykującym filmowcem, który z tego żyje od ponad dekady. Różne rzeczy mi się przez ręce przewijały. Zmontowałem w życiu kilka filmów pełnometrażowych, fabularnych, ale też nakręciłem ileś wesel. Więc powiedzmy, że mam dosyć szerokie doświadczenie. Z kolei sprzęt zacząłem testować, bo mnie po prostu zaczęło się ciekawić w tym momencie, jak to działa, jak dorwałem się do tego pierwszego tam aparatu lustrzanki już ponad 10 lat temu. I tak zaczęło się to rozwijać stopniowo. Współpracowałem z różnymi portalami testującymi sprzęt. W tym momencie prowadzę swój kanał na YouTubie, jestem tam z imienia i nazwiska. Na tymże kanale też znajdzie się zapis wykładu, więc jakby komuś się nie chciało notować, to wszystko, co teraz mówię, będzie potem dostępne online. Dlaczego w ogóle taki tytuł, dlaczego jest podtytuł poradnik niesponsorowany? Pewnie część z was już bywała na BX Roadshow, czy na generalnie targach w Łodzi, czy innych tego typu imprezach. I zawsze to wygląda w ten sposób, że jest wykład sponsorowany przez Canona, przychodzi pan z Canona, mówi wam, że Canon jest najlepszy, potem przychodzi pan z Sony i mówi wam, że Sony jest najlepsze, a potem przychodzi pan z Nikona i mówi, że Nikon jest najlepszy. Jest to trochę nie do pogodzenia, więc jak mnie pan Machulski poprosił, czy bym nie chciał jakiegoś wykładu tutaj popełnić na potrzeby tegorocznego BRS-u, niestety tylko w Warszawie, to stwierdziłem, dobra, zrobimy to, ale zrobimy to w ten sposób, że ja się dzielę swoimi wrażeniami bez żadnego płacenia, wbrew, te roll-upy tutaj były zanim przyszedłem i pewnie będą jak wyjdę. Jest tam taki pomysł i tak to właśnie postaram się ująć. Plan prezentacji jest następujący. Najpierw trochę opowiem, co się w ogóle testuje, jak się testuje filmujący aparat czy kamerę, bo to też nie jest takie oczywiste. Jak sobie człowiek wejdzie, nie wiem, nie chcę wymieniać nazwy, ale na dowolny w zasadzie fotograficzny duży portal w naszym pięknym kraju i to jest test aparatu, jest taki rozdział tryb filmowy i najczęściej tam mniej więcej wyliczają specyfikacje i stwierdzają, że fajnie i na tym się kończy testowanie, a można pójść z tym wszystkim o krok dalej. Potem będzie troszkę ogólnych kwestii do rozważenia, jeżeli przymierzamy się do zakupu sprzętu filmowego. Ileś pytań poza tym, co zamierzam filmować i ile zamierzam wydać, na które sobie trzeba odpowiedzieć. No i na koniec będzie taka tabelka. Jeśli ktoś czytywał na wideo DSLR parę lat temu, też mi się zdarzało takie tabelki robić. Tam co kwartał mniej więcej leciał poradnik, co do czego. I na tym mniej więcej skończymy. Postaram się zostawić trochę czasu na pytania. Jak ktoś ma jakieś indywidualne problemy i się zastanawia nad kupieniem czegoś, to albo po wykładzie, albo potem w kuluarach też będę dostępny. Dobra, tutaj mam trochę elementów procedur testowych. To jest taka sobie zwykła tablica, używana najczęściej do pomiarów rozdzielczości obiektywów, ale okazuje się, że jak się tą tablicę nagra w trybie filmowym, to też dużo różnych fajnych rzeczy można się dowiedzieć. Będzie to widać na następnym slajdzie. A to jest pierwsza moja próba, zresztą udało się wtedy, do pomiaru czegoś, co się nazywa rolling shutter, czyli jak robimy panoramę i nam się krzywią budynki, inne pionowe obiekty. Pożyczyłem od znajomego konstrukcję, która się składała z pręta, który się obraca. I znając wysokość pręta, promień, prędkość obrotową, można było wyliczyć, o ile się przesunął pręt między odczytem pierwszej linii na górze, a ostatniej na dole. I wychodzą z tego wartości w milisekundach, można je sobie zestawić w tabelkę i już można wtedy jakoś coś na temat mierzonego aparatu powiedzieć, a nie tylko, że filmuje i że robi to dobrze. Tak na marginesie, żyjemy w takich czasach, że nie ma już sprzętu, który filmował źle. Są tylko urządzenia, które filmują dobrze albo bardzo dobrze, więc na szczęście te czasy, kiedy się trzeba było kopać, bo nie wiem, bo w Canonie 5D Mark II aktualizacja pozwalająca na manualne ustawienia w trybie filmowym wyszła, nie wiem, z 3 lata później, to już mamy za sobą. Pierwsza rzecz, tablica testowa. To są dwa ujęcia z dwóch różnych urządzeń. Nas nie będę podawał, bo nie o to tu chodzi. Jak ktoś chce, to znowu na kanale, na YouTubie jest jakiś 20-minutowy film, gdzie tłumaczę, jak się z tym obchodzi, z tą tablicą. Natomiast tutaj wam pokażę, to są stopklatki z materiału nagranego w 4K. I o ile cała tablica wygląda no,
wygląda jak wygląda. Tu jest jedna, tu jest druga. O tyle jak się przyjrzymy szczegółom, szczegóły są właśnie na dole, to widać nieco więcej ciekawych rzeczy. Tutaj mamy przykład bardzo dobrego urządzenia, jeśli chodzi o jakość obrazu. Te linie są pozbawione schodkowania, bardzo ładnie się zbiegają, zlewają się w szarość, nic się złego nie dzieje. Nie widać żadnych specjalnych obwódek, które by świadczyły o nadmiernym wyostrzaniu obrazu i tak dalej, natomiast tutaj mamy przypadek trochę gorszy. Te same linie, ta sama fizycznie tablica, mam tylko jedną. I tutaj jak sobie spojrzycie, o, pojawia się jakaś krateczka. Tak, to już jest zauważalne i to nie jest zauważalne tylko na tablicy testowej. Tablica testowa to są po prostu powtarzalne warunki, które pozwalają na uzyskanie takich samych ujęć i porównywanie ich bezpośrednio. W praktyce to się kończy różnymi dziwnymi rzeczami, tak? Albo, o, proszę bardzo, morą. Albo tutaj mamy, to jest z tego samego ujęcia, tylko po prostu dokadrowałem trochę. Tu jest ujęcie, tutaj jest to, na co chcę zwrócić uwagę. Tu się pojawia schodkowanie na krawędzi i teraz jeżeli wykonamy jakikolwiek ruch kamerą, to te schodki zaczynają tańczyć. I to wygląda strasznie. I jesteśmy w stanie przewidzieć, czy sprzęt się będzie zachowywał w ten sposób w terenie, patrząc na ujęcia tablicy testowej. No więc z takimi rzeczami się bawię, to mnie w jakiś tam sposób kręci. Mówię, lubię wiedzieć, jak to działa. Tutaj prozaiczna rzecz, czyli szumy. Znowu trzeba trochę powiększyć. Spójrzcie sobie tutaj, to jest dosyć wysoka czułość. Tutaj dla porównania dosyć niska. Widać tą degradację obrazu, która tutaj postępuje. Można sobie też zestawić. Tu są niestety nagrywane w różnych warunkach przy różnym oświetleniu, bo nie mam stałego stanowiska testowego. Za każdym razem trzeba coś wykombinować w różnych okolicznościach przyrody. Te powyżej kadry były zresztą nagrywane w BX-ie. Zrobiliśmy tam kiedyś taki dzień otwarty. Ja przyniosłem tablice, różne rzeczy, tłumaczyłem co i jak. I też no, przetestowaliśmy wtedy kilka urządzeń. No, prosty przykład 4K, 50 klatek na sekundę, wartości no, dla wielu urządzeń nadal nieosiągalne, więc zostawiłem te, które to potrafią. I nawet na takim powiększeniu już coś widać. To jest stopklatka też z filmu z mojego kanału z YouTube'a. No i wspomniany rolling shutter i tabelki. Zdarza mi się w filmach narzekać na Canona i jak sobie spojrzymy dlaczego, no to na przykład tu jest jeden z powodów, nie? Okej, są tu też dwa aparaty Sony, ale to są aparaty 3-4-letnie już w tym momencie. Z nowszych nie mam, ale ten A7 Mark III jest gdzieś tutaj już, 20 tam... 2 milisekundy. Jak te wartości się w ogóle przekładają? 30 to już jest dramat i generalnie czuć to przy realnej pracy. Poniżej 20 zaczyna być ok, a im bliżej 10 milisekund, tym bardziej mniejsza szansa, że w ogóle cokolwiek zauważymy, jeśli chodzi o te różne bujania, skosy i tak dalej. Wiadomo, że jak zaczniemy filmować śmigło, no to prawdopodobnie każde urządzenie w którymś momencie zdurnieje, ale już rzeczy typu pochylające się, walące ściany będą mniej odczuwalne, czy jak będziemy jakiś szybki obrót na gimbalu robić, inne takie. Tu też zresztą widać, kto w tym momencie najszybsze matryce robi, nie? Góra tabeli jest mocno okupowana przez Panasonica. Tu się zaplątało Fuji X-T3, o którym też coś więcej powiem, bo to bardzo fajne urządzenie. Na Sony zależnie od modelu, albo jest wyżej, albo niżej. Przez to, że oni mają ileś generacji tego samego aparatu w sprzedaży naraz, więc są te starsze, to 6300 już wyszło akurat. Ale są też nowsze, które już są odczuwalnie szybsze. Teraz sobie przejedziemy po kolei parę zdań o firmach różnych. Są pewne tendencje i można to uśrednić, tak? Jeśli, nie wiem, Blackmagic akurat jako jedyny nagrywa w RAW-ie i to jest główny wyróżnik, bo inne aspekty no to nie zawsze są fajne. Tak, bateryjki się kończą szybko, autofokusa nie ma, stabilizacji matrycy nie ma. Menu jest proste, ale ergonomicznie nadal jak chcemy szybko zmienić jakiś parametr, no to kopanie się z dotykowymi ekranami nie jest aż takie fajne.
Już podejrzewam, że w Ursie Mini Pro, gdzie ona ma ergonomię normalnej kamery, tam już to jest dobrze rozwiązane. Co nie zmienia faktu, że Pocket 4K jest świetnym kompromisem, jeśli chodzi o stosunek jakości obrazu do ceny, zwłaszcza teraz po ostatnich aktualizacjach, gdzie tam chyba przyspieszył w tym 4K, już nie robi 60 klatek, tylko bodajże 75. Natomiast to jest, zwłaszcza od kiedy weszły te skompresowane RAWy, no to jest bardzo duża zmiana. Tylko pytanie, czy my się zajmujemy taką gałęzią filmowania, która tego wymaga? No bo wydaje mi się, że jeszcze chwila minie, zanim, nie wiem, filmowanie wesel w skompresowanych RAWach stanie się standardem. Raczej wydaje mi się, że to jest w tym momencie strzelanie trochę z armaty do komara, chyba że robicie śluby, nie wiem, z budżetami 10-20 tysięcy, no to wtedy klient ma prawo dostać trochę więcej jakości za trochę więcej pieniędzy, nie? Canon, który całe to zamieszanie zaczął, teraz jest trochę niestety do tyłu. No, podejrzewam, że w tym momencie, jak ja tu mówię, to na głównej sali koledzy z Canona obiecują, bo ma podobno 1DX Mark III już nadgonić większość zaległości. No, pewnie będzie kosztował adekwatnie. No ale na razie no, 4K w większości z kropem, tak? 4K w 50 klatkach nikt nie widział jeszcze w aparacie u nich, nawet Full HD w 120 też nie. No to są rzeczy, które już, nie wiem, no stają się pomału standardem. Co im się udaje, no to na pewno jest autofokus, który nadal jest... W tym momencie chyba Sony i autofokus, Sony i Canon mają dwa najlepsze. Jeżeli używacie, zamierzacie używać, no to raczej w tą stronę. No i problem Canon jest też taki, że oni w tym momencie mają trzy systemy. Tak? Jest EF lustrzankowy, jest EOS M, czyli ten bez lustra, ale APS-C i jest EOS R, bez lustra pełnoklatkowy. Jeżeli macie mały budżet, no to ten EOS M, mimo że on jest mało rozwojowy, to przynajmniej jest tani. Chciałem powiedzieć jak cholera, ale zastanawiam się, na ile mogę sobie pozwalać z literackim językiem. W każdym razie no jest to tanie i jeżeli zastosujemy sobie obiektywy EF przez adapter, no to jest to na tyle, nie pakujemy się totalnie w ślepą uliczkę. Jest to jakieś rozwiązanie, zwłaszcza, że do EOS R raczej są obiektywy drogie w tym momencie. No i jak mamy budżet, no to na przykład jest C200, które też jest świetnym narzędziem, ale no, zresztą będzie chyba o nim jakiś wykład osobno dzisiaj. Tylko umówmy się, żyjemy w Polsce, tak? Większości ludzi nie stać na to, żeby kamerę za 40 czy 60 tysięcy sobie kupić na własność i trzymać w domu na półce, to trzeba mieć naprawdę zdjęcia 5 dni w tygodniu, 4 tygodnie w miesiącu i tak dalej. I wtedy to się może kalkuluje. No tak, to jeżeli to jest, nie wiem, dwa razy w tygodniu zdjęcia, no to bym się już zastanawiał, czy nie wystarczy aparat, a ewentualne wypożyczanie czegoś cięższego, jeśli już bardzo potrzeba. No i czy potrzebujemy sprzętu znowu, który nagrywa w RAW-ach, no bo C200 głównie to jest jego najmocniejsza strona. No bo jak wystarczy nam Full HD, to możemy kupić C100, nie? Jest tańsze odczuwalnie. Fuji, które tak pomału się do tematu filmowania zabierało, aż w końcu zrobili to dobrze. X-T3 to jest w tym momencie moim zdaniem najlepszy aparat filmujący na rynku. Przepraszam Sony, ale A6400, 6600 i tak dalej no, zostały z tyłu. Jakby to miało stabilizację matrycy i uchylny ekran, to już bym dawno swojego Soniaka sprzedał w cholerę i się przesiadł. A tak to trzeba będzie poczekać, może jakieś X-H2 wyjdzie. Albo Sony podgoni. Tym bardziej, że podobno to jest matryca Sonego w środku. To jest tym bardziej śmieszne, że Sony u siebie ma starszą matrycę niż sprzedał do Fuji. Jeśli to prawda. No tutaj już jest 4K w 50-60 klatkach, w 10 bitach. Wewnętrzny zapis. Dodali aktualizację, jest też zapis w tym logarytmicznym profilu i jest cała sterta ich tam różnych emulacji, różnych obiektywów, negatywów, które po prostu ładnie wyglądają prosto z aparatu. Jeśli ktoś nie ma czasu ze względu na to, co robi, się kopać w zaawansowaną korekcję barwną, no to dostaje ładny obrazek prosto z puszki. Jest też HLG, o którym też trochę powiem kawałek dalej. Problem z Fuji jest tylko taki, że to jest dosyć zamknięty system. Tak? Mało jest obiektywów firm trzecich, więc jesteśmy skazani albo na jakieś przejściówki, gdzie już na przykład nie wiem, stracimy autofokus, albo na obiektywy systemowe, które
Okej, okay, nie są aż tak drogie jak do tych nowych pełnoklatkowych bezlusterkowców, ale też nie są najtańsze. No, jakby, nie wiem, Sigma wypuściła do Fuji te swoje 16 1.4, 30 1.4, 56 1.4, to ten system by znacząco zyskał na atrakcyjności. To jest w ogóle ciekawe, że żyjemy w czasach, kiedy nagle o atrakcyjności danego systemu decydują takie firmy jak ten Tamron tutaj za mną czy Sigma, bo robią tańsze obiektywy niż te kosztujące po 10 tysięcy systemowe. I tam, gdzie je dadzą, tam one schodzą jak ciepłe bułki i tak naprawdę ludzie często przez to decydują się na wejście w dany system. No, myślę, że Sony A7 Mark III by się nie sprzedało tak dobrze, gdyby nie dało się go zestawić z Tamronem 2875, który kosztuje relatywnie do korpusu rozsądne pieniądze i robi robotę. Z Nikonem jest trochę jak z Canonem, chociaż no Z6 jest bardziej dopracowana, jeśli chodzi o tryb filmowy niż EOS R na przykład. Ma już stabilizację matrycy, nie ma kropa w 4K, ma już te 100 klatek na sekundę Full HD. Generalnie jak się postawi obok siebie, to zrobiłem to Z6, A7 Mark III, no to one w miarę idą łeb w łeb. Jak ktoś ma obiektywy Nikona, bo z jakiegoś powodu, nie wiem, wszedł ten system, swego czasu fotografował, teraz też rozszerzyć sobie działalność o wideo, no to absolutnie, żeby się nie kombinować, Nikon daje gratis przejściówkę i można tych obiektywów, które się ma, używać bez kombinowania. I strat względem Sony nie będzie za dużo. Panasonic, który w tym momencie chyba najbardziej idzie do przodu, zwłaszcza od momentu, kiedy pokazywali aparaty pełnoklatkowe. Miałem na testach S1, miałem na testach S1H. S1R mnie jakoś ominęło, bo to jest bardziej fotograficzny aparat. Ale generalnie moje wrażenia po S1, jak ją oddałem, no to cóż, Sony nas każe nam czekać na A7S Mark III. Niektórzy już z nerwów kupili co innego. A prawda jest taka, że jak ktoś bardzo chce, nie wiem, masz szkła Canona i chce mieć coś, co będzie mieć podobną czułość jak A7S Mark III, a będzie działać A7S Mark II, a działać lepiej na innych polach, to spokojnie może brać S1. Jak je postawić koło siebie, ISO, nie wiem, 25600, spokojnie można używać. A dostajemy 10-bitowy kodek, dostajemy świetny wizjer, dostajemy stabilizację matrycy, która w przeciwieństwie do Sony działa. Znaczy przy wideo, no bo przy foto no to nie mówię, tak? Tam się licytują, który ma ile EV i pewnie to działa i można sekundowe ekspozycje z ręki utrzymywać. Natomiast no, przy wideo jest to trochę inaczej, bo ta stabilizacja nie ma utrzymać jednego kadru non-stop, tylko ma upłynniać ruch i to są zupełnie inne algorytmy. I z pełnoklatkowych aparatów mam wrażenie, że Panasonicowi to wychodzi najlepiej. Zresztą w tych Micro 4 III też to działa bardzo dobrze. Chyba tylko Olympus ma to rozwiązane minimalnie lepiej, ale generalnie jeśli już jesteście w Micro 4 III, no to Olympus fotografia, Panasonic film, nic się nie zmieniło w zasadzie od zarania systemu. No i Sony, który troszkę stracił tempo, mimo że wcześniej przez ładnych parę lat naprawdę narzucał to tempo konkurencji. No, A6400, A6600 to są w zasadzie delikatnie odświeżone modele, które już były na rynku, czyli 6300, 6500. No, zdaje się, matryca jest ta sama. Zmienili procesor, żeby mniej pochłaniało baterię i żeby trochę się mniej grzało. Więc to jest na plus, ale to jest taki upgrade z gatunku no, ewolucyjnego, a nie rewolucyjnego. Oczywiście jest A7 Mark III, który dalej jest wołem roboczym, który pewnie napędza sprzedaż i który ma już chyba 80% ślubniaków w tym kraju. Czemu się nie dziwię, bo w zasadzie jest to sprzęt, wydaje się, stworzony pod takie zastosowania. Ale nadal są rzeczy, nie wiem, no, każdy, kto ma Sony, może mi chyba potwierdzić, że przekopanie się przez menu, nawet jak się ma ten sprzęt kilka lat, to jest jakiś dramat. I można naprawdę zwariować. A nie wiem, a biorę do ręki Fuji, gdzie ja nie pracuję na Fuji, tak wziąłem na testy. Mam go na 3 godziny i po godzinie ja już wiem, co gdzie jest. I bo są dwie karty, gdzie jest cały wszystko, co jest potrzebne filmowcom, tak? Wszystkie profile, inne rzeczy. Nie muszę zgadywać, że profil to jest ta karta, to podmenu, ta strona. Tylko mam dwa ekrany, gdzie wszystko jest w jednym miejscu. Panasonic w miarę podobnie. Jeszcze w Nikonie też jest tak to rozwiązane. Właśnie też są dwa ekrany pozamiatane. Polecam sobie zobaczyć też tą Sigma FP. Muszę ją wyrwać na test. Też proste, czyste, przejrzyste menu. Przełącza się ją na tryb foto, jest inne menu. Przełącza się na tryb filmowy, jest inne. I tam nie ma ani jednej zbędnej pozycji. Jest ich 10 razy mniej niż by było.
bo w trybie foto zawsze jest tego więcej. No, wszystko jest tam w swoim miejscu, jest to fajnie rozwiązane. No i teraz trochę ważnych pytań. Od razu uprzedzając, ja będę głównie się skupiał na aparatach, dlatego że fajne kamery no to kosztują po 25, 30, 40, 60 tysięcy. Zwyczaj jak ktoś ma budżet na taki sprzęt, to wie dlaczego go potrzebuje. I tutaj w zasadzie moje mądrzenie się niewiele zmieni w postrzeganiu takiej osoby. Ale przyjrzyjmy się, no bo często jak mantra niektórzy powtarzają i na roadshowach i w różnych innych okazjach, tak, że do kamerowania trzeba mieć kamerę, nie? A aparat jest do aparatowania. Naprawdę jest taka, że te granice się już dawno zatarły, że w momencie, kiedy aparaty przestały mieć to półgodzinne ograniczenie, na przykład GH5, chyba jedna z pierwszych, czy GH4R, to oficjalnie w świetle prawa już nawet to była kamera. Teraz chyba jakoś to pozmieniali to wszystko. Różnica była taka, że jak coś filmowało do 30 minut, to było inne cło, bo wtedy to był aparat, a jak filmowało powyżej, ciągiem, to była kamera i było inne cło, dlatego aparaty miały to durne ograniczenie do 30 minut, żeby cło było niższe, żeby po prostu zachować konkurencyjność cenową. No więc ludzie oczywiście kombinują, ja do swojego Soniaka wgrałem jakąś tam modyfikację, już nie ma limitu, więc mój wykład będzie ciągiem bez dziury w środku. Ale zrobiłem to dopiero jak się gwarancja skończyła. No ale przejdźmy to po kolei. Znaczy, nie wiem, czy jest sens, żebym to czytał. No, na pewno kamery do takiej totalnie dzikiej reporterki, gdzie wybiegamy i możemy sobie ten filtr szary jednym ruchem przełączyć, tak? A nie odkręcać z obiektywu. No, w takich miejscach odczujemy zaletę. Jest lepszy to audio, chociaż oczywiście do aparatów i Sony i Panasonic oferują takie rączki z gniazdami XLR, gdzie możemy sobie to w zasadzie dorównać do tego poziomu. W bardzo wielu sytuacjach wygodniej jest, no, tak jak ja tutaj nagrywając ten wykład, nie? Rekorder. Też się da. Bezprzewodowo. Aparat na drugim końcu sali. Albo na gimbalu. I generalnie kamery wygrywają tam, gdzie pracujemy już w jakimś większym środowisku filmowym, tak? Czyli na przykład jest dźwiękowiec z rejestratorem, synchronizujemy się po kodzie czasowym, gdzie robimy streaming, więc potrzeba wyjść na przykład nad kilkoma kablami albo na przykład SDI-em, którego aparaty nie mają. No i na końcu są takie dwie pozycje. Z jednej strony przy kamerze napisałem sobie, że wyglądamy profesjonalnie, a z drugiej strony aparat jest bardziej niepozorny. To też pytanie, co robimy, tak? Jak robiłem film dokumentalny kiedyś i miałem Panasonica LX100, to jest takie maleństwo z kompakt. No to bez problemu ludzie zupełnie nie byli skrępowani tym, bo to było takie małe, niepozorne, tym człowiek krzywdy nie zrobi. A jak ktoś łazi z taką wielką landarą, z wielkim białym obiektywem, no to inaczej się zupełnie odbiera, tak? To wytwarza pewien dystans. A z drugiej strony, no nie wiem, pewnie część z was się ślubami zajmuje, no to mieliście klientów, którym zależało, żeby był pan z dużą kamerą, bo zapłacili za pana z dużą kamerą, ma mieć wielki napis HD albo najpierw 4K albo jeszcze coś, żeby było wiadomo, że jest na bogato, nie? No bo tak, aparat można częściej zmienić, tak jak tutaj kolega powiedział, no bo jest tańszy, jedną kamerę jak się kupi, to ona za 6 lat nie będzie tak dobra jak aparat, który się kupił 2 lata temu, chociaż to się pomału wysyca i przy fotografii to już widać, tak, że nie wiem, jakieś rzeczy typu Nikon D810 czy aparat, który ma tam, nie wiem, no w 12 pokazali, nadal generuje naprawdę świetny obraz i fotograficznie już to się... Te różnice między generacjami są coraz mniejsze. Oni teraz walczą między sobą na tryby filmowe, bo zauważyli, że już na fotografie nie mają za bardzo na co, tak? Jak się zobaczy jakieś te kolejne modele, nie wiem, Nikony, skoro już jesteśmy przy Nikonie, nic do nich nie mam, żeby nie było. Nie wiem, 7500, a 7200. No to nie wiem, czy ktoś poza ich marketingowcami umie różnice wyliczyć, nie? Czy jakieś tam 3400, 3500, te kolejne generacje. Tam już nie bardzo jest, proszę, nie bardzo jest co poprawiać. A przy filmie jeszcze jest. Ale to też się pomału kończy i tak naprawdę, jak rozmawiałem z jakimś człowiekiem na premierze Canona C500 Mark II, który rozważał kupienie na własność, stwierdził, że jakby tam to już jest sprzęt na takim poziomie, że tam już w zasadzie on się nie zestarzeje tak szybko, bo już nie ma sensu. Tak? No, ludzkie oko, telewizory 8K za szybko nie wejdą, a nawet jak wejdą, no to trzeba by przy nich siedzieć z takiej odległości, żeby to 8K zobaczyć. Już 4K to jest chyba taka ostatnia granica, jeśli chodzi o rozdzielczość, już dalej nie ma sensu iść.
Chyba, że potrzebujemy z jakiegoś powodu dla siebie, tak? Nagrać w 6K, dokadrować do 4, to może za jakiś czas. Na razie nagrywamy w 4K, dokadrowujemy do HD najczęściej. Dobra. W każdym razie jedna tylko rzecz tutaj, trochę złośliwość z mojej strony, ale naprawdę słyszałem tych samych ludzi mówiących na wykładach dla różnych firm, że aparat jest fajny, a potem, że kamera jest fajna, a aparat jest B. Wszystko jest fajne, jeśli umiemy to dobrze użyć i dobierzemy to dobrze do zastosowań. I dlatego tu jesteśmy wszyscy, żeby o tym porozmawiać. Lustrzanka czy bez lusterkowej, jeśli ktoś ma jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, no to w zasadzie nie ma żadnych argumentów za lustrzanką. Ale dla porządku. Wizjer elektroniczny. W większości lustrzanek stabilizacji matrycy nie ma, w większości bez lusterkowców już teraz jest. Przydaje się przy filmie. Czasami pozwala uniknąć targania monopoda czy jakichś rigów naramiennych. Można aparat se złapać o tak. Jest stabilne ujęcie. Najlepsza współpraca z obiektywami manualnymi, jakieś funkcje typu focus peaking, zebra. Części są dodawane do bezlusterkowców, nawet do podstawowych modeli, a w lustrzankach nawet tych z górnej półki często tego nie znajdziemy. A wielkość matrycy. Jak sobie poczytamy jakieś fotograficzne fora, no to tam są pełne wyznawców świętej pełnej klatki, żadnego innego rozmiaru matrycy nie ma. Cała reszta to po prostu się nadaje co najwyżej, żeby kwiatki fotografować w ogródku. Prawda jest taka, że wszystko się nadaje do robienia rzeczy znowu, jeżeli tylko mamy świadomość pewnych ograniczeń. Mówię, uśredniając ze swoich testów, tak jak mniej więcej bym miał powiedzieć, gdzie się kończy zakres użytecznych czułości w nowoczesnych aparatach, no to jest mniej więcej przeskok o jedną działkę, tak? ISO między poszczególnymi wielkościami sensora. Więc jak sobie założymy taki speed booster, no to przesuwamy się tak, albo tutaj, albo tutaj. Fizyka jest zachowana. Jedyna różnica tak naprawdę jest taka, że przy mikro 4/3 moim zdaniem już trochę dochodzimy do momentu, że dalsze zmniejszanie tego piksela, czyli ładowanie więcej pikseli na matrycy, bardziej zaszkodzi niż pomoże. To samo jest w APS-C. Zobaczcie, jak mamy aparaty APS-C. One wszystkie w większości, prawie wszystkie, mają w okolicach 24 megapikseli od iluś już lat. 4-5. Dlatego, że pójście dalej, to już doszliśmy do granicy tego, co się da z krzemu wycisnąć. Teraz już tylko mniejszy piksel, no to więcej szumów i tyle. Więc to się zatrzymuje w jakichś okolicach. Zresztą, i to samo z pełną klatką. Oni też pomału już... Zresztą kto potrzebuje więcej niż te, nie wiem, 60 megapikseli, tak? W Sony teraz A7R Mark IV. 4 już? No, tak. Szybko im idzie. Tak, jakbym miał to przełożyć na film, to mniej więcej to są granice. Mikro 4/3, 4K. Okej, no GH5 ma niby 5K na szerokość, ale już se radzi gorzej niż GH5S, która ma 4K na szerokość. Więc jeżeli chcemy osiągnąć te czułości tutaj maksymalne, no to te limity rozdzielczości nas obowiązują. Przy tym jeszcze warto dodać jedną rzecz, że łatwiej jest budować szybką matrycę małą niż dużą. Więc jak nie wiem, była ta tabelka z wynikami Rolling-Shattera, czas odczytu matrycy, im szybciej, tym lepiej, no to najszybszy pełnoklatkowy aparat znajdował się w 2/3 tej tabelki, tak w okolicach 20 milisekund. Cała reszta no to było albo APS-C, albo mikro 4/3, nawet gdzieś tam się zaplątało jakieś jedno urządzenie z matrycą calową. A dlaczego szybsza matryca jest ważniejsza? Poza Rolling-Shatterem to jest też więcej klatek na sekundę. Dlatego do tej pory nie mamy aparatu, który by z całej matrycy pełnoklatkowej nam robił 4K w 50 klatkach na sekundę. Albo jest z kropem, albo w Panasonicu S1R jest przez pixel binning to osiągane. Generalnie nadal muszą kombinować, tak? A na PSC już Fuji się zbliża, tam jest minimalny krop w tym 4K 50p. Blackmagic Pocket 6K ma matrycę APS-C, wykręca 50 klatek z całej matrycy, 6K zresztą właśnie. Tak. No a mikro 4/3, no to GH5, GH5S okupują górę listy, są najszybsze matryce i tam dałoby się pewnie wykręcić więcej niż te 50-60 klatek na sekundę, co pokazuje też Pocket 4K, który właśnie dostał aktualizację i robi 75. Więc to jest jeszcze też argument, o którym warto pomyśleć, a tu jest reszta, tak żebym nie zapomniał. Czy potrzebujemy aż takiej światłoczułości, tak? Już sami musicie sobie odpowiedzieć, jak filmujecie, jak często
wjeżdżacie na ISO 12800. Tak? Jeśli regularnie, no to pełnoklatkowy aparat jest dobrym pomysłem, ale jeżeli, nie wiem, no robicie jakieś korporacyjne wywiady, raczej na ISO, nie wiem, do 800 max, no to w zasadzie każdy system wam to ogarnie. Tu żadnego problemu nie ma. Czy potrzebujemy więcej niż 4K rozdzielczości? Myślę, że jeszcze przez długi czas nie. No, nadal większość filmów klientom się oddaje w HD. Ostatnio jak mnie klient pytał o to, czy nagrywamy w 4K, to pytał dlatego, że chcieli sobie też wyciąć pionową wersję filmu. I żeby ona była pionowym Full HD, tak? Czyli trzeba mieć te 2000 pikseli na wysokość, czyli wtedy nagrywanie w 4K ma sens. Znaczy ja nagrywam w 4K, bo po pierwsze specyfika aparatu HD z niego jest brzydkie, a 4K jest ładne, ale się przegrzewa. Ale też możliwości kadrowania i inne takie rzeczy. Natomiast realnie bardzo często oddalanie w HD wystarczy. Ceny obiektywów. To też jest kolejna rzecz, tak? I gabaryty tych obiektywów. Bo niby aparaty bezlusterkowe są małe, ale jak chcemy mieć dobrej klasy obiektyw, ostry od narożnika do narożnika, to nie wiem, obiektyw 1.4 do pełnoklatkowego aparatu, to nie sądzę, żeby się dało zrobić ostry od narożnika do narożnika ważący mniej niż pół kilo. Pójdźcie sobie na Sigmę, tam arty wszystkie są od narożnika do narożnika ostre i chyba żaden mniej niż pół kilo nie waży. No a do APS-C proszę bardzo, ta sama Sigma robi, tak? Są 16, 30, 1.4, 56, też świetne obiektywy, a są małe, leciutkie. Czy to robi różnicę? No zależy, no jak ktoś ma łapę jak pudzian, tak, no to sobie wrzuci te 2,5 kilo na gimbala i opędzi cały ten wesele 8 godzin i nie zauważy, ale nie każdy ma łapę jak pudzian. Jak ktoś się popracuje wystarczająco długo, nie wiem, problemy z kręgosłupem od siedzenia przy komputerze i inne takie rzeczy, to można się zastanowić, czy da się zrobić lepszy, lżejszy setup. Oczywiście można też ogarnąć to w ten sposób, że się kupuje pełnoklatkowy aparat i jakiś lekki obiektyw ze światłem 2,8. To niekoniecznie to musi być mikro 4/3 ze światłem 1,4. Osiągi w zasadzie będą ekwiwalentne, podobne. Więc tutaj jest już kwestia pozostałych argumentów. No i perspektywy rozwoju systemu. O co mi chodzi? No tak jak mówiłem, że Canon ma trzy systemy. Jest ten EOS M, który jest kierowany raczej na amatorów. Tam są obiektywy ze światłem typu 3,5, 5, 6, jakaś tam jedna stałka. Teraz Sigma ich uratowała, bo wypuściła te swoje obiektywy ze światłem 1,4 kosztujące po 1500 zł, tą 16, 30, 56. Więc ten system trochę dostał kopa. Wyszedł ten M6 Mark II chyba, filmujący w 4K bez kropa, chociaż mam pewne podejrzenia, jak to jest robione i szczerze mówiąc tego wezmę na testy. Boję się, że to 4K może nie być takim ładnym 4K, jak powinno być. No ale wiadomo jest, że jakby jak ktoś chce pójść wyżej, no to musi sobie wymienić korpus na EOS R i w zasadzie jeśli miał jakiekolwiek obiektywy na ten bagnet M, no to idą do kosza. Tak. No w Sony jest trochę lepiej, ale też ta linia APS-C jest traktowana od lat po macoszemu, odkąd się pojawiły siódemki i dziewiątki. Nie wiadomo, jak Panasonic się zachował względem swoich aparatów mikro 4/3 po tym, jak wypuścił pełnoklatkowe, ale to trzeba im dać parę lat zobaczyć. Czy potrzebujemy w ogóle 4K HDR? Przytoczę taką anegdotę, opowiedział mi to też znajomy, który śluby robi. Mianowicie przyswoił następującą strategię. Jak oddaję klientom film, pokazuje im, ma u siebie porządny telewizor 4K, pokazuje im film Full HD, a potem pokazuje im ten sam film w 4K w HDR-ze na tym samym telewizorze i za drobną dopłatą tak ten render też mogą dostać i zwykle dopłacają. No więc to jest często kwestia tego, klient się nie zna na technologii filmowej, tak? Czasami mu trzeba pokazać, wytłumaczyć, że on tego chce i wtedy dopiero on tego chce. To jest ten adnotacja na czerwono. Ale są też inne aspekty, no, tak jak mówiłem, nagrywanie w 4K ma bardzo dużo innych zalet, choćby poziom szumów. Tak? Obraz nagrany w 4K, zmniejszony do HD, można sobie dużo więcej najczęściej pozwolić, jeśli chodzi o ISO i dalej mieć obraz, który w HD wygląda ładnie.
Można sobie dokadrować. Kiedyś miałem film, nagrywałem, dla BX-u chyba zresztą, jakąś pogadankę o Sony A7S. Postawiliśmy grający aparat w 4K, chyba to była GH4 zresztą, żeby było śmieszniej, bo nic innego wtedy w 4K nie nagrywało wewnętrznie. I byłem w stanie sobie, był taki kadr, tu się kończył, ja sobie siedziałem za stołem, tak żeby było widać stół, było widać mnie. No i z tego kadru 4K mogłem sobie wyciąć zbliżenie na głowę, mogłem sobie wyciąć detal na ręce, jak tam majstruję przy tym aparacie, coś pokazuje. W zasadzie miałem 3 ustawienia kamery z jednego, plus to szerokie, nie? Trzecie. Więc mogłem sobie montować, tak jakbym miał 3 kamery, wycinać jakieś kawałki, kiedy tam zerkam na ściągę, co mam teraz powiedzieć. Mając tylko jedno urządzenie, więc czasami to się przydaje i ja to realnie robię, tak, na wykładach. Jak nagrywam wywiady jakieś, na przykład do filmów korporacyjnych, setka z panem prezesem, nagrywamy w 4K, bo jak pan prezes się zająknie, można doskoczyć 200%, zrobić sobie zbliżenie i zmontować to zbliżenie. Z tamtym nie muszę targać drugiego aparatu, wynajmować jest taniej. A jeśli chodzi o HDR, Hybrid Lock Gamma to jest bardzo fajny wynalazek i nie dajcie sobie mówić, że to jest tylko do HDR-ów, bo możecie tym spokojnie nagrywać i potem normalnie to montować i obrabiać. To jest takie fajne stadium pośrednie między logiem a profilem normalnym, czyli z jednej strony mamy kolory, z którymi coś się da zrobić, które jakoś wyglądają, zwłaszcza w Sony. W Panasonicu to HLG jest trochę sprane, ale też tam troszeczkę rozjaśnimy, troszeczkę podniesiemy nasycenie i zazwyczaj wygląda dobrze. A z drugiej strony mamy szczegóły w światłach, mamy szczegóły w cieniach, mamy ich więcej niż byśmy mieli, gdybyśmy używali jakiegoś tam profilu typu standard. Więc warto sobie porobić testy i pobawić się tym trochę. No i trochę mitów. Czy prawdziwi filmowcy używają autofokusa i koniecznie wszystko w logu i tak dalej. Generalnie prawdziwi filmowcy używają wszystkiego, co pomaga im zrobić ich robotę lepiej. Jeżeli tym czymś jest autofokus, spoko. Stabilizacja matrycy, spoko. Profil obrazu pasujący do sytuacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak. Celem jest osiągnięcie nagrania fajnego, poruszającego filmu, który trafi do widzów i który wam pozwoli zarobić pieniądze. Jak to osiągniecie, to jest wasza sprawa. Sprzęt ma wam w tym pomagać, a nie przeszkadzać, więc jeśli jakaś funkcja wam w tym pomaga, to jej używajcie. No i czy wystarczy smartfon albo GoPro? Nie. Kropka. Jedno i drugie mają strasznie małe matryce, które niestety w słabym świetle sobie nie radzą. Smartfony sobie radzą przy zdjęciach, bo na przykład robią ich bardzo dużo i składają, robią sobie odszumianie takie międzyklatkowe. No ale tego przy filmie nie zastosujemy, bo nie ma fizycznie takiej możliwości. Tak, musimy to w domu do Resolve'a wciągnąć, ewentualnie tam się da. Ale jest to nadmiar, przerost formy nad treścią. A kamera sportowa, okej, fajne narzędzie, ale zróbcie kamerą sportową zbliżenie panny młodej, gdzie ma taki nohal, tak? I nic się proporcji nie trzyma i sufit jest krzywo. No. To są fajne rzeczy, żeby jakiś backstage, czy jakieś ujęcia efektowe, tak? No mam kolegów, którzy na przykład na ślubie mocują GoPro do kieliszka wódki i jest POV kieliszka, jak tam kolejni goście go opróżniają. Znów, narzędzie dopasowane do tego, żeby osiągnąć efekt. Dobra, i zbliżamy się pomału jak sobie podzieliłem to na kategorie. Następny slajd to będzie taka duża tabelka, gdzie w pionie mamy kategorie zastosowania, w poziomie czy tam na odwrót przedziały cenowe. Jakie parametry powinny nas interesować, tak? W przypadku kategorii pierwszej nagrywamy coś, co się dzieje na żywo. Nie ma możliwości powtórzenia, więc musimy mieć sprzęt, który nas tym nie ogranicza, tak? Fajnie, jeśli to jest, mówię, kamera z filtrem szarym, ale operujemy tutaj przedziałami cenowymi, gdzie się kamery nie mieszczą, więc raczej będziemy szukać aparatu, który ma dużą baterię, tak? Dobry autofokus na wszelki wypadek, bo na gimbala go wrzucimy i nie musimy się bawić z zapinaniem folofokusa, podglądu i tak dalej, to trwa, a czasu nie ma, tak? Trzeba mieć tą samą złączkę w statywie, tą samą złączkę w gimbalu, przepięcie się zajmuje 10 sekund i jesteśmy gotowi i wracamy do akcji, tak? Albo zdjęcie, zmiana baterii. I już, a najlepiej baterii nie musieć wymieniać. No i obiektywy, jeżeli już, to raczej zoomy, z tego samego względu, no żeby czasu i okazji na zmianę obiektywu jest ograniczona ilość, czasem ich nie ma. A jak zostaniemy, nie wiem, na przysiędze w kościele z obiektywem super szerokokątnym, no to troszkę, no jesteśmy, nie będę mówił gdzie, wiecie gdzie. Kategoria numer 2.
warunki kontrolowane, te dyski, etiudy, reklamy i tak dalej. Mówimy o sytuacji, gdzie generalnie mamy czas. Mamy czas ustawić światło, mamy czas powtórzyć dubel ileś razy, więc na przykład autofokus już nie gra tam jakiejś większej roli. A liczy się to, żeby finalny efekt był możliwie dobrej jakości. Czyli tutaj będą raczej urządzenia nagrywające w RAW-ach albo w 10 bitach. Raczej w tą stronę. Trzeci koszyk to jest sprzęt hybrydowy, który nadaje się też do zdjęcia, nie tylko do filmowania. No bo często, tak, widziałem, jak się spojrzy po różnych grupach na Facebooku, gdzie ludzie pytają, czym filmować, no to często podają, tak, 50% film, 50% foto, a inny powie 30% film, 70% foto, albo na odwrót. Więc to jest tą stronę. I trzecia, czwarta rzecz, czyli vlogi YouTube, no bo to też się robi gałąź tak naprawdę całkiem spora rynku. Jak sobie, nie wiem, pojechałem parę lat temu na imprezę związaną z grami komputerowymi, no to większość ludzi, którzy tam była, to byli młodzi ludzie, nie mający tak zaawansowanego sprzętu jak zawodowi filmowcy, bo ich nie było stać, tylko raczej latali ze starymi Canonami na jakichś tam samoróbkach, steadicamach, ale oni to nagrywają na swoje kanały na YouTube. I tacy ludzie też mają swoje zapotrzebowania i też robią się coraz zamożniejsi. A zapotrzebowanie jest specyficzne, bo na przykład jak człowiek nagrywa się sam, no to fajnie by było, żeby ten aparat miał ekran, który się da wykręcić do przodu, żeby chociaż widzieć tą czerwoną kropkę. Tak? Dobrze by było, żeby autofokus, który w miarę złapie twarz, przynajmniej z grubsza. Bo przy kamerze fizycznie nikogo nie ma. Tak? Albo w drugą stronę, taki człowiek potem idzie i coś nagrywa, no to prawdopodobnie nie będzie inwestował w nie wiadomo jak ciężki osprzęt do tego, no bo to robi hobbystycznie. Jest na przykład fajnie, żeby sprzęt miał stabilizację matrycy, żeby mógł iść i, nie wiem, przeciągnąć to potem stabilizatorem programowym w komputerze, żeby to się do czegoś nadawało. Tak to podzieliłem. Są oczywiście inne zastosowania, są jakieś niszowe, jak ktoś, nie wiem, fotografuje czy filmuje dziką przyrodę, no to wtedy jego priorytetem jest wielki obiektyw, tak, a co zatknie na koniec, to jest inna historia i tak dalej, więc tych kategorii jest więcej. Ale to się ograniczymy do tego. No i przedziały cenowe, takie wydaje mi się rozsądne. Ustawione arbitralnie, bez żadnego konkretnego powodu. Tu tylko szybko, zanim przejdziemy dalej, koszyk zero, jak ktoś naprawdę nie ma budżetu, no to nadal są używki. Ostatnio się zdziwiłem, bo naprawdę za parę stów można kupić coś, co nadal filmuje w Full HD i to nie jest złe Full HD najczęściej. Zdziwiłem się, patrzyłem, kiedyś były do aparatów APS-C, do lustrzanek takie obiektywy i Sigma i Tamrona, 1750 ze światłem 2.8. I zobaczyłem, że Tamrona używka tego 1750 ze światłem 2.8 można na Allegro dostać za 2,5 stówy. Tak, jak się wyda kolejne 5 na taką 600D, wgra tam Magic Lantern, no to nadal na potrzeby jakieś takie edukacyjno-domowe, to nie jest zły sprzęt. No a teraz już przejdziemy do głównej tabelki. To są luźne propozycje, arbitralne. Nie mówię, że wyczerpują temat. To raczej takie moje przemyślenia, mówię, po przetestowaniu sprzętu. Tu w temacie tym ślubno-reportażowym do 3000 zł to w zasadzie trochę nie ma czego szukać. Jak ktoś chce tym zajmować na poważnie, to lepiej, żeby trochę więcej zainwestował. Zacząłem od A6400 z obiektywem PowerZoomem. Nie jest to najjaśniejszy obiektyw, ale też A6400 i A6300. Jeśli nagrywamy w 4K, to możemy sobie polecieć z czułością dosyć wysoko. A w razie czego można zapiąć jakiś stary analogowy, manualny obiektyw kupiony za 100 zł i to też w awaryjnej sytuacji zrobi robotę. Tu na górze oczywiście jest A7 Mark III. No i to, co mówiłem o tym, jak producenci obiektywów nam dyktują wybór sprzętu. No ta nowa święta trójca Tamrona 17-28, 28-75 i będzie 70-180. Wszystkie fajne, w miarę tanie, w miarę lekkie, dobrze dopasowane do rozmiaru aparatu. A przy tym autofokus w nich chodzi, da się pracować. Normalnie koledzy, którzy kręcą tym śluby, sobie chwalą. Alternatywnie Panasonic S1, tylko tam raczej autofokusa samopust nie puścimy, ale jeśli chodzi o możliwości obrazowe, to Panasonic Sony wciąga 10-bitowymi kodekami i tym, że ma to 4K w 50 klatkach na sekundę. Więc to jest do rozważenia. Tylko coś za coś, tak? Mówię, autofokus w Panasonicu musi jeszcze zostać dopracowany. To jest jedna rzecz, która im się jeszcze nie udała. Gdyby nie to, to naprawdę mieliby ten pełnoklatkowy system by kopał tyłek. No i trochę rozwiązań pośrednich.
Albo A7, ale z takimi SE obiektywami, albo XT3 już z konkretnym szkłem, które też załatwia sprawę. Tutaj w zasadzie mamy kolumnę zdominowaną przez Blackmagica. Wydaje mi się, że Pocket 6K trochę nie ma sensu, bo kosztuje dwa razy więcej niż Pocket 4K, a nie jest od niego dwa razy lepszy. Daleko mu do tego. Lepiej dokupić sobie Speedbooster. Tym bardziej, że mówię, po tych ostatnich aktualizacjach ten Pocket 4K naprawdę zrobił mały potworek, jeśli chodzi o możliwości. Trzeba go trochę dozbroić, więc ewentualnie zostaje kwestia obiektywów. A jak ktoś nie ma budżetu, a chce jakieś kreatywnie się wyżywać, no to zawsze jest Pocket pierwszej generacji, który jest sprzętem dziwnym, trudnym i trzeba się go nauczyć. Ale odwdzięcza się naprawdę bardzo ładnym filmowym obrazkiem, rawami. I można z niego wyciągnąć bardzo, bardzo dużo. No przy foto, wideo pewne rzeczy już się przewijają podobne. Też pytanie, czy bardziej wideo, czy bardziej foto, nie? Bo to trochę o to w tym chodzi. Albo czy ktoś woli jeden system, czy drugi. Tutaj się pojawiają te używane Tamrony. Naprawdę się zdziwiłem, że to jest takie tanie. Nawet po adapterze, bo w tym koszyku najtańszym do 3000 najczęściej i tak autofokusa używalnego mieć nie będziemy, więc równie dobrze można kupić trochę starszy obiektyw, ale jasny zoom jeden, który załatwia sprawę. No i temat vlogowy, tutaj bardziej zdominowany przez Panasonica właśnie ze względu na stabilizację obrazu, matrycy i na ten uchylny ekran, a także na to, że mają gniazda mikrofonowe w aparatach, często też wyjścia słuchawkowe, więc można to sobie oporządzić do tego rodzaju pracy. A tak naprawdę na najwyższej półce, jak już ktoś ma dwie dychy budżetu, to może sobie kupić już zewnętrzny ekran i wtedy ten problem podglądu jest rozwiązany inaczej. Zresztą moja żona swój kanał na YouTubie prowadzi, nie zawsze mogę, mam czas stać za aparatem, jak ją nagrywam, bo mam aparat bez uchylnego ekranu. No więc defraudujemy wtedy monitor komputerowy, podłącza się go po HDMI. Trzeba tylko pilnować, żeby się patrzeć w obiektyw, a nie na ten, nie na monitor. I też się da. No i gdzieś tu się przewija z ciekawostek ten Canon EOS M50, który nie jest sprzętem idealnym. Tak jak mówiłem, ten system jest troszkę taki no, dyskusyjny, ale da się go kupić poniżej 2000 zł, nowy. Tak z adapterem na system lustrzankowy, z jakąś tanią 50 STM. Z kitem i nadal jesteśmy w budżecie i już coś można takim zestawem podziałać. To właśnie przy tym zastosowaniu YouTube'owym też ważne, żeby mieć jakiś obiektyw, który ma w miarę taką ogniskową, nie wiem, ekwiwalent 50-85, czyli żeby jak gadamy do ludzi siedząc za stołem czy stojąc gdzieś, żebyśmy nie mieli powykrzywianej twarzy, bo robimy to za szerokim kątem. Jak mówię, da się pewnie inaczej. Tutaj jeżeli ktoś ma obiektywy do Nikona, no to niech sobie wstawi Nikona Z6, tam gdzie jest Sony A7 Mark III. W wartościach bezwzględnych lepiej władować się w Sony, ale jak ktoś ma obiektywy, no to jest dosyć mocny argument, żeby tego nie robić. Dobra, zostawię parę minut na pytania. Jeśli ktoś ma jakąś indywidualną sytuację, która się nie zmieściła w tej tabelce, to możemy sobie chwilę pogadać. Jak coś, to będę też dzisiaj tutaj do końca dnia dostępny w kuluarach, może z jakąś małą przerwą na jedzenie. Na górze jest adres mojego kanału YouTube, można mnie wpisać z imienia nazwiska, zostawiłem maila. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli coś was będzie męczyć, jestem też na Facebooku pod swoimi własnymi danymi. Staram się odpowiadać w miarę możliwości, jeżeli tylko wiedza mi pozwala, bo na przykład na dronach się nie znam i o drony mnie proszę nie pytać. Także jak coś wyniknie, jakieś problemy czy potrzeby będą, to chętnie odpowiem. Jeśli nie ma pytań teraz, to dziękuję za uwagę i zapraszam ewentualnie do dyskusji później.